problemem powszechnie dostrzeganym, dlatego że wywołującym bardzo negatywne skutki zdrowotne jest to, że konsumujemy nadmiernie żywność. Raczej ją marnujemy, bo kupujemy i często nie potrafimy jej spożyć. A więc mnóstwo żywności się marnuje, a przecież trzeba ją wyprodukować. To też jest bardzo energochłonna działalność gospodarcza. Tak? Natomiast druga sprawa, że spożywamy jej znacznie więcej niż potrzebujemy w stosunku do obecnego stylu życia, co powoduje niekorzystne zmiany, które się kumulują w kolejnych pokoleniach. Tak? Więc z tego punktu widzenia jest oczywiste, że powinniśmy być umiarkowani. W ogóle dobrze jest umiarkowanym być w każdej dziedzinie, ale w spożywaniu żywności także. Ale czy tylko o żywność chodzi? Wiele rzeczy kupujemy, które trzymamy w domu, których nigdy nie korzystamy. Ja mam wrażenie, że ludzie gonią za wieloma aplikacjami w nowym swoim telefonie, ale z wielu aplikacji, które mieli poprzednio i na którym im zależało, nigdy z nich nie skorzystali. Tak? W związku z tym żyjemy w sytuacji, kiedy wszystko jest nadmiarowe. Tak? Jest nadmiarowa informacja, nadmiarowa produkcja, nadmiarowa konsumpcja. To znaczy, że potrzebujemy myślenia, które nas skłoni do umiarkowania. A punktem wyjścia jest generalnie zastanowienie się, kim jesteśmy i kim jesteśmy w stosunku do tych, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Jeśli wszystko się sprowadza do tego, że najważniejsza rola człowieka to rola konsumenta, to wszystko się kręci wobec marketingu, produkcji i konsumpcji. Ale to jest jałowy bieg. To jest bieg jałowy. Znaczy to się kręci, ale nie daje życia, nie daje energii, nie daje tego, co najważniejsze, jakości życia. W związku z tym to myślenie, które ma nas skłonić i indywidualnie, i zbiorowo, i w kategoriach makrospołecznych do umiarkowania, nie tylko w odniesieniu do przyrody, ale także w odniesieniu do nas, do konsumpcji, jest ważne. Co oznacza, że także powinniśmy myśleć o innych, znaczeniu innych ról, które wypełniamy. Nie tylko roli konsumenta, rola twórcy, rola wytwórcy, ale też rola kogoś, kto razem z innymi ludźmi czyni świat lepszym. Rola idealisty. A my tu mówimy, to jest naprawdę bardzo potrzebna rola i przyjemnie jest być w gronie ludzi, którzy są idealistami i których jakby zetknięcie się nie jest po to, żeby załatwili interes, tylko potem, żeby inaczej spojrzeli na siebie i na to, co mogą razem zrobić.